Mój syn taki prezent mi zrobił. Fajnie. Słuchajcie, ciężkie czasy, nie można chodzić na rybki. Ten, kto ma jakiś skrawek czegoś zielonego, jakiegoś podwórka, to już jest na wygranej pozycji. Współczuję tym, którzy muszą siedzieć w bloku. Zaczyna się dla mnie czwarty, czy już się zaczął czwarty tydzień siedzenia w domu. No ale nie o tym. Chciałem Was zaprosić na taki cykl, myślę, z dwóch, trzech filmików, takich vlogów, w których będę pokazywał, jak powstają te filmy, jak powstają debaty, jak wygląda studio od kuchni, jak to wszystko po prostu tutaj u mnie funkcjonuje. Dzięki od razu wielkie za prezent od Was, za kamerkę GoPro, którą kupiliśmy na przełomie roku. No, dzięki niej nagram tego vloga. Ten głos, teraz mamy głos z telefonu komórkowego, Samsung S6, jakby ktoś chciał wiedzieć. A za chwilę będziemy mieli głos z kamerki. Zapraszam na film. Myślę, że na sam początek ominiemy dwa pomieszczenia, które może nie są zbyt ciekawe. Przez nie się wchodzi do tej mojej nory. No właśnie, tam będziemy kiedy indziej. Logo się nie świeci, bo długi weekend przed chwilą był i no wyłączyłem prąd w firmie. No właśnie, długi weekend. Chodziło mi o to, że były święta Zmartwychwstania Pańskiego. Chodził tak zwany zając. Tutaj do mnie też przyszedł, zobaczcie. Na czarną godzinę. Nie, no musi być. Słuchajcie, najpierw masa, potem rzeźba. Ja masę robię gdzieś tak już od 40 lat. Także mam w tym wprawę, dlatego też no, do mnie zajączek przyszedł w takim ładnym opakowaniu, no bo to musi starczyć na kto wie ile miesięcy. Okej, słuchajcie, na początek może tak. Wytłumaczę Wam, o co chodzi w tym obrazie, ponieważ ja też robię fotografię ślubną. Robię ją już od jakieś, nie wiem, 15-20 lat. To jest dosłownie obraz, który ma 12 lat gdzieś na pewno. Jeden z moich pierwszych zdjęć, na których teraz widzę masę błędów. Niemniej jednak często młode pary pytały się, a jak wygląda to zdjęcie, jak można dużo je powiększyć. No więc to był taki mój projekt, który pokazywał, jak można powiększyć zdjęcie z takiej profesjonalnej lustrzanki, że tych pikseli nie widać, nie? Tu mamy nasz aparacik. To jest ten aparacik, na który żeśmy zbierali kasę w zeszłym roku. Zbieraliśmy kasę na spłatę kredytu, tak? No bo ten zestawik kosztował gdzieś jakieś 11 tysięcy, bo 10 tysięcy gdzieś aparat kosztował, plus ponad 1000 zł ten ładny mikrofon. No zestaw już jest taki do pozazdroszczenia troszeczkę, bo to jest taki zestaw, którym nagrywam te filmy, takie wylizane filmy z różnych imprez wędkarskich. No ja na tą chwilę, tak jak widzicie, mam go zainstalowane tutaj przy monitorze po to, żeby po prostu no teraz w dobie tego kryzysu, pandemii używać go do vlogów, ponieważ zdecydowanie ładniej wygląda kadr z takiego aparatu, gdzie jest płytka głębiostrości, niż ze zwykłej kamerki internetowej. Tą kamerkę internetową żeście widzieli, jak żeśmy robili konserwację kołowrotka w trybie live. No ale myślę, że do tych technikali przejdziemy kiedy indziej, pokażę Wam po prostu, na czym polega ta różnica. Myślę, że to też może być bardzo fajny, pouczający film. I zapaliło się nasze logo. Może na sam początek przejdę w to miejsce, żeby powiedzieć parę słów o tym, co tutaj jest. No więc może tak, zacznijmy od pucharów, no bo tutaj jest bardzo dużo pucharów. Są to puchary, które zdobył pod Władek Team. No, część jest też moich, na przykład o coś takiego. W pierwszych latach, w pierwszym roku funkcjonowania klubu Władek Team były takie właśnie statuetki. Nie tylko na podsumowanie, bo zobaczcie, byłem w reprezentacji, czyli w pierwszej dziesiątce zawodników najlepszych w pierwszym roku, czyli w 2016 roku, ale na przykład, o, zobaczcie, w rzutówce zdobyłem drugą notę. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Tutaj Konger nam dał też takie coś. To się nie powinno, z tego co wiem, migać, ale chyba po prostu już bateryki są słabe. My pomagamy często Kongerowi. Tam mamy jedną taką baterię, tu mamy drugą.
To jest też od Kongera 2017 rok. Tutaj mamy 2019 rok. Nie wiem, czy to tam gdzieś widać. Spoko. Widzicie, nasze logo się świeci. W ogóle ta ścianka była w międzyczasie przebudowywana, ponieważ na początku mieliśmy chyba takie małe półki. No niemniej jednak one z czasem się zrobiły na tyle małe, że nie były w stanie pomieścić tych pucharów i trzeba było je przebudować. Macie tutaj oczywiście w tle przybitkę, jak to wyglądało. A po co to było? Właśnie pytanie, po co to było? Po to, tu mamy taki stolik i krzesełko. I tu się odbywały kiedyś debaty. Wyglądało to w ten sposób, że miałem taki dodatkowy monitor mały, na którym widziałem mojego rozmówcę, miałem mikrofon, no i tutaj jakoś tam prowadziłem te debaty. Było bardzo ciężko, bo nie mogłem odpisywać, bo nie miałem klawiatury. Kładłem czasami sobie tą klawiaturę tutaj, ale to i tak nie zdawało, wiecie co, rezultatu, dlatego te debaty zaprzestałem robić w tym miejscu. Aczkolwiek to miejsce było no, na tyle dobre, że można było bardzo fajnie i precyzyjnie określić, jak ma wyglądać kadr. Kiedyś miałem też aparat taki no, słabej jakości. Był on dokładnie zamontowany tam, gdzie są teraz te kubki. No i taki był bardzo wąski kadr, gdzie mieliśmy nasze puchary. Byłem ja. No i dwa potężne oświetlenia, tak jak tutaj widzicie, jedno i drugie. A nade mną jeszcze, zobaczcie, wisi coś takiego. No to jest też taka ciekawostka. Te mocowania oczywiście wszystko, jak widzicie, samoróbki. Zrobiłem je dlatego, żeby robić różne testy. Tak jak wiecie, mieliśmy testy na przykład ciężarków fluorescencyjnych czy fosforyzujących. No te, które po prostu się świecą w ciemności. No i tutaj była dodatkowa kamera zamontowana, latarka UV. One były naświetlane przez jakiś tam czas i no i dosyć fajnie to wszystko szło. To wszystko dalej jest. Tutaj możemy to oczywiście dalej wykorzystać. No i chyba fajnie. Jeszcze takie jako ciekawostkę pokażę Wam. Moc tych lamp. Zobaczcie. Tak to wygląda. Może na początek zgaśmy to. Będziemy to jeszcze o tym rozmawiać, ale zobaczymy ile wat ma taka jedna lampa. 85 W, prawie 5000 lumenów, a jak widzieliście tam są 4, czyli mamy 20000 lumenów tu i 20000 lumenów tam. Także o to chodziło, żeby zejść z ISO jak najniżej, żeby ta jakość była tego filmu jak najlepsza, że można było zoomować cyfrowo bez tam mega dużej straty jakości. No i to się udało. Na tą chwilę myślę o nowej serii testy. No myślę, że tu zagadamy na morskiej ekipie, jak to zrobić i czy to robić, i będziemy to kontynuować. Zanim przejdziemy do tego bałaganu, który jest tu, pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Tutaj mamy stanowisko komputerowe. Mojego zajączka sobie rzucimy na dół. Zobaczcie, nawet jest takie biureczko. Akurat są teraz tutaj dwie drukarki. Jedna drukarka to jest, nazwijmy to, Władko Teamowa, na niej są drukowane dyplomy. Zobaczcie, problem mam z tym kwiatkiem, bo się takie końcóweczki mi robią. Jakby ktoś wiedział, co z nim zrobić. Czy to za dużo wody, za mało wody, już sam nie wiem. Świetny czajniczek. Rzadko używany, bo tak jak już mówiłem, nie często mnie tutaj odwiedzają ludzie, aczkolwiek tak jakby to tak zrobić średnio, to myślę, że raz w tygodniu jakiś zawodnik Władek Team przychodzi tutaj. Jak nie zawodnik Władek Team, to ktoś przyjeżdża po nagrodę swoją, którą wygrał w debacie. Ostatnio był Adam Garlicki. Jeżeli nie przyjedzie, to oczywiście wysyłam te nagrody, też nie ma problemu. Zobaczcie, tutaj czeka certyfikat dla Juliana Matusiewicza. No jest ładny hologram, zobaczcie mój podpis. O, i to jest certyfikat numer 6/2020. Takie certyfikaty dostają wszyscy moi patroni na Patronite, którzy mają próg wsparcia wyższy niż 100 zł, ale ten ogólny próg wsparcia, czyli ten próg wsparcia, powiedzmy, rozłożony na 2 lata, więc tam jak ktoś da 10 zł miesięcznie, to już dostaje certyfikat. Świetnie. No oczywiście do certyfikatu leci kubeczek. O, leci kubeczek taki, ten już jest zapakowany, bo czeka na Juliana, żeby się na mnie nie zakurzył. To jest to, o czym mówiłem. 181 metrów. Rzutówka w 2016 roku. No to nie było jakoś tak, że mega wiało, bo
w zeszłym roku bardzo mocno wiało i no, przekroczyliśmy tą barierę 200 metrów i to dosyć znacząco. Zawodnicy, no nie ja oczywiście. Wtedy no, aż tak mocno nie wiało, 181 metrów, jak dla mnie bomba, już rekord nie do pobicia, bo już mnie ramię niestety tak mocno boli, że chyba raczej już nie będę brał udziału w zawodach rzutowych, no chyba, że sobie kupię jakąś fajną wędkę, to wtedy może. Ale zobaczcie, jest też taka ciekawostka, Władek Team 2016 rok. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, pierwsze miejsce, w 2017 trzecie miejsce i w 2018 też trzecie miejsce. 3 lata z rzędu na podium, bardzo fajna sprawa. Oczywiście certyfikat o biuro rekordów, tak robiliśmy, biliśmy rekord Guinnessa. Układaliśmy na plaży linię z wędek. Kładliśmy jedną przy drugiej, bardzo dużo wędek, zrobiliśmy tą linię bardzo długą. No i problem był w tym, że wędka musiała się stykać jedna z drugą, a Guinness zabronił nam wiązać te wędki w jakiś sposób. Ba, każda wędka musiała być wyposażona w haczyk, żyłkę, więc to było przedsięwzięcie naprawdę crazy. I Guinness twierdził, że w dwóch miejscach wędki się nie stykały. Tak. Położone wędki na plaży w tym grząskim piasku, jak wiadomo, wiatr jest, no i ogólnie to wszystko trwało też, ludzie chodzili, no gdzieś to mogło się delikatnie przymieścić, oni zabronili nam je w jakiś sposób, nie wiem, wiązać na przykład za pomocą rzepa albo, nie wiem, chociażby taśmy klejącej, no i odrzucili nam ten rekord, dlatego jest tylko rekord Polski, a nie rekord Guinnessa. Ale tutaj słuchajcie, ja wam pokazuję najdłuższe łowienie ryby bez przerwy, jeden po drugim. To jest jeszcze coś innego, łowienie ryb, jeden po drugim. Tak, było coś takiego, łowiliśmy rybki, jeden po drugim, przez 10 dni i nocy, non stop. O, to były piękne czasy, słuchajcie, przez 10 dni i nocy, sztorm był w międzyczasie, zabrało nam flagę, namiot nam podtopiło maksymalnie, ale wyobraźcie sobie, że przez 10 dni, w zasadzie 10 wieczorów, codziennie impreza na plaży, normalnie rewelacja i z tego mamy piękny certyfikat, jest oczywiście rekord Polski, 10 dni i nocy na plaży. No karpiarze powiedzą, że to żadna rewelacja, nie? Ale słuchajcie, na plaży jednak jak mamy sztormy, mamy duży wiatr, to nie jest gdzieś tam jakiś lasek i jakieś trzcinowisko. Nie, tutaj po prostu jest mega żywioł. No i oczywiście dzięki Willa Pomorzanka Grzegorz Turski, że zawsze nam pomaga w tych inicjatywach. Jest nawet pomysłodawcą, więc naprawdę szacun wielki. Zanim pójdziemy sobie stąd, to tak jak widzieliście, ten duży taki pucharek, o, coś takiego. To było za reprezentację, tak jak tutaj jest napisane, reprezentacja. Ja nie ukrywam tego, że jestem w klubie Władek Team. Wydaje mi się, że to jest tak najbardziej prężnie działający klub w Polsce, jeżeli chodzi o wędkarstwo morskie. A nawet nie wydaje mi się, tylko po prostu wiem, teraz ostatnio nawet chłopaki zrobili taki dobry gest, bo z tego niewielkiego budżetu naszego klubowego zostały zakupione rękawiczki, chyba 6 czy 7 tysięcy par rękawiczek i one poszły do burmistrza Wadysowa, który je rozdysponował, z tego co wiem, poszły na szpital w Pucku, więc fajna inicjatywa, zobaczcie, fajnie, fajnie wszyscy działają. A chciałem wam pokazać po prostu to, bo co roku 10 zawodników plus 13 jako szczęściarz otrzymuje puchar, no tutaj na przykład był taki puchar, zawsze jest też zdjęcie tego pucharu, za to, że no jest najlepszym zawodnikiem. Przez cały rok się zbiera punkty i na koniec roku się dostaje certyfikat potwierdzający to, że ktoś no w danym roku kalendarzowym po prostu zdobył najwięcej punktów, czyli najczęściej reprezentował klub na jakichś zawodach, no i to się po prostu w pewnym sensie też udawało. Szukam, gdzie tu mam jeszcze coś takiego podobnego. Nie mam, czyli co, tylko w jednym roku byłem taki fajny i zdobyłem taki certyfikat. Co zrobić, nie zawsze człowiek jest na podium. Dobra, słuchajcie, zrobił nam się troszeczkę długi odcinek, dlatego podzielimy to. W następnym odcinku pokażę wam tamtą część, tą bardziej część techniczną. Pokażę, czym nagrywam i jak to wygląda, także zapraszam do kolejnego odcinka. On będzie niebawem, nie trzeba będzie czekać na niego tydzień. Także trzymajcie się, na razie, cześć!